Jakiś czas temu szukałem chętnych do grania, żeby nie zapomnieć, jak to jest występować przed ludźmi. Zgłosiła się do mnie pewna wokalistka, Margarita. Zagraliśmy wspólnie krótki secik w październiku w Klubo Kawiarni w centrum Warszawy, a ostatnio pojawiła się okazja na taki mikołajkowy, przedświąteczny występ. Dzisiaj gramy krótki secik w Koneserze, a dokładniej w Muzeum Wódki. Jest zimno, ale przyjemnie. Tutaj są łyżwy. Ja idę teraz po najważniejsze, czyli skórzaną kurtkę. Skóra zabrana, to wracamy na salę. On me and they fall. Gdy pojawiliśmy się na miejscu w wyznaczonej na naszą próbę dźwięku godzinie, okazało się, że wszystko się przeciąga, co nie jest niczym jakoś specjalnie dziwnym. Ale gdy dowiedziałem się, dlaczego się przeciąga, no to już było trochę gorzej. Bo okazało się, że mikser dźwięku, czyli w tym przypadku rakowy Soundcraft sterowany z tableta, się zablokował. Co oznacza, że bez hasła nie da się w ogóle zmienić żadnego parametru. A hasło miał menadżer, do którego oczywiście nie dało się dodzwonić, więc nie mogliśmy nic zrobić. Tak żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Jeżeli ten mikser jest zablokowany z pozycji hasła, to oznacza, że nie da się zmienić żadnego parametru na tej konsolecie. Czyli wszystko, co jest tam wpięte, no to jest wpięte, ale nie da się wpiąć żadnego innego sygnału, bo nie da się w żaden sposób sterować jego wzmocnieniem. Nie da się zrobić z tymi sygnałami, które są już wpięte, nic. Więc w przypadku, kiedy my śpiewaliśmy obydwoje, a ja grałem na akustycznej gitarze, której nie mogłem podpiąć do wejścia liniowego, do D-boxa, tylko musiałem wpiąć do wzmacniacza, do gitary elektrycznej, no to niestety no, mieliśmy kiepską kontrolę nad tym całym brzmieniem. Właśnie dlatego zobaczycie, że jestem jakieś pół metra od mikrofonu, bo inaczej sygnał z tego mikrofonu po prostu wszystkich by zabił w tej sali. Dwa dni przed samym występem spotkaliśmy się tutaj na kilka godzin na próbie. Zobaczcie, jak to mniej więcej wyglądało. Okej, okay, jak się ten kawałek nazywa? Nothing breaks like a heart. Nothing. Nie mogę cały czas zapamiętać tej nazwy. Ostatnio graliśmy, to ja robiłem taki długi wstęp, a tym razem może zrobimy tak, od razu wejdziemy, żeby tam nie przedłużać już. Co ty na to? Bo mówiłaś, że kolega długo grał ostatnio. Nie no, nas to muszą słuchać dłużej, no spoko, no nie przegadajmy. Nas każdy kawałek jest ciekawy. To się wytnie. Tak. No wyobraź sobie, że już to zagrałam i zaśpiewaj teraz. Dobra. Teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Spoko. Jest. Będzie lepiej, spoko. Ale było dobrze. To następne. Maroon 5. Tak. To była ta sama tonacja, nie? No i dobrze. Beauty queen of only 18. She had some trouble with
a while, and she will be loved, and she will be loved. Teraz ja się dołączę z moim pięknym głosem. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that boy underneath the mistletoe. We'll kiss by candlelight. Znowu wszedłem w tą oktawę. Nie mogę się oprzeć po prostu. Cześć. We're gonna have... Już wiem, co mi przeszkadzało też w tym rytmie, bo to jakby wokal cały czas wchodzi przed zmianą akordu, nie? W sensie cały czas wokal się zaczyna przed zmianą na następny akord. Tak się zastanawiam, czemu ja cały czas nie mogę wylądować na tym... A to jest, wiesz... Room is sway, records play. To jest dopiero tu, nie? All the old songs. Tak samo jest w tym refrenie, nie? I'm gonna have. Okej. Records play, all the old songs we love to hear. All I wish that every day was Christmas. What a nice way to spend the year. Tylko właśnie ta końcówka, jakby cały czas jest... No tak. A my tutaj już myśleliśmy tak... Dobra. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. No to mamy zaliczone. Jest! Pięknie. Tak, to było ciężkie. To co, następna piosenka? Gotye. No, motyw z klaskaniem na pewno robimy, nie? Dobra. Tak jak ostatnio. Teraz my potrzebujemy waszej pomocy w wykonaniu tej piosenki. Wszyscy umieją klaskać, mam nadzieję. Wszyscy wiedzą, że klaszczemy na 2 i 4, też mam nadzieję. A jak nie, to wygląda to tak. Raz, dwa, trzy. Cztery. Możecie? Raz, dwa, trzy, dwa. No. Teraz troszeczkę przyspieszymy. Trzy, cztery, dwa, trzy, trzy, dwa. Zostajemy przy tempie, okej? Okay? Trzymacie to jak najdłużej. Zobaczymy, co się uda. Tu wszyscy już klaszczą. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you're right for me. But I feel so lonely in your company. But there was love and it's an ache I still remember. Piosenkę, żeby no, wszyscy śpiewali razem z nami, nie? Bo wszyscy kojarzą refren. My też. Ja tylko refren. O, my też. Właśnie, my też kojarzymy, dlatego będziemy razem śpiewać. Last Christmas I gave you my heart. Ta sama. O, to tego słuchaliśmy. Świetne w ogóle to jest. Mi się mega podoba. Ja jestem fanem tej aktorki, ale Emily Clarke polecam wszystkim serdecznie. I nie oglądałem Gry o Tron, jakby co. Co? Nie oglądałeś? Nie. Mieliśmy zacząć bez tempa, w sensie, że ty zaczynasz no wolniej tak, no jak właśnie. Chcesz. Ja ci tylko daję tonację.
Tak. A potem wchodzimy jakby razem w refren drugi już wspólnie. Dobra. Bo zawsze są po dwa. Mhm. Tak. Dlatego to jest strasznie długie. I wszyscy mogą jak najdłużej śpiewać razem. No i teraz jest okazja, żebyście dołączyli też. Ale tym razem już z głosami, a nie tylko z rękami. Bo na pewno każdy z was, jestem pewien, zna tą piosenkę. Taka niespodzianka będzie. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart. Wszystko? Chyba wszystko. Zgasła mi kamera, więc tutaj się pojawię na chwilę. Wszystko? Jeszcze raz? Mówię, że wszystko już zagraliśmy. Tak, tak, już jest. Sukces. Jedna jest próba sukces. Za dwa dni koncert. Generalnie nie było tak źle. Myślałem, że będzie brzmiało to dużo gorzej. Jedyny taki naprawdę znaczący dla mnie minus to, że nie mogłem podłączyć do swojego Zooma tych sygnałów bezpośrednio z konsolety, czyli nie mogliśmy sobie nagrać oddzielnie ścieżek wokalu i gitary, tak żeby to potem ładnie zmiksować, żeby to po prostu ładnie brzmiało jak nagranie live, takie profesjonalne. Więc to, co słyszycie, to jest po prostu ten Zoom H5 postawiony przed sceną, tak żeby zgarnął mniej więcej to, co się na tej scenie dzieje. Nie mieliśmy żadnej kontroli nad poziomami głośności poza odległością od mikrofonu i tym, jak głośno jestem w stanie grać na gitarze. Ale mimo wszystko myślę, że wyszło całkiem okej. Więc jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka, dajcie suba i napiszcie w komentarzu pod spodem, co myślicie. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.